Słuchajcie, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Prosiliście mnie o minigry, więc nagrywam wam minigry. Ale postanowiłem z tegoż tytułu nagrać coś, powiedzmy, po części tradycyjnie, po części nowocześnie, bo zagramy dzisiaj sobie w Tower Defense, nie w Tower Warsy, ale za to z Hunterem. Cześć, dzień dobry. Także mamy dzisiaj Huntera, ja mam trochę jeszcze ochrypnięty głos i... A, mam kawkę! Mam kawkę! My w ogóle we dwójkę tak tacy jesteśmy, słuchajcie, zmarnowani, schorowani i w ogóle. Ja nie wiem, cały YouTube dobra, się rozchorował, tutaj. Kurde. Ciężka choroba wyświetleniowa toczy YouTube'a. Czy jakoś tak powinniśmy powiedzieć, czekaj, bo tu się klikało na środek, nie? Tak, na środek się klikało, dobra, artylerię. Tu ale nie z tej strony, tu są piątki. Czekaj, już. Dobra, nic nie było, czekaj, bo tu... A, bo tu piątki są, no tak. Dobra, sorry, bo trochę grałem w sumie jakiś czas temu, ale długo też nie grałem. Widzę właśnie, żeś grał. No chłopie, grałem tak, że wygrałem. Nie, bo już taki wariant. Dobra, walić ich na łeb już trzeba. No, trzeba ich tu rozpiekrzać równo i wysyłać zaraz jednostki. A, i zbieraj te stare gwiazdki, bo one są albo daje ci coiny, albo upgrade jakiejś losowej wieży, nie? Przepraszam, ty naprawdę mnie uczysz, jak grać w tę grę? Nie wiem, kiedy grałeś ostatnio, a tu był update. Stary, więc staram ci się w razie, jakbyś nie wiedział. Grałem w tę grę, okay. Umiem w nią. Grałeś, umiesz w nią, dobra, to nie uczymy. W takim razie. No, trochę się miałem prawo obrazić, słuchaj, za to, co żeś teraz powiedział. Znaczy to... ja czumaczu, nie? Tylko, że mówię ci, bo był update jakiś tam czas temu. I nie wiem, stary, jak bardzo dawno temu grałeś ostatnio. Tutaj za każdym razem szkielety są OP, to jest taka gra, która się nie zmienia. Okej. Dobra, wysyłam im tam tropsy, żeby sobie expa podwiększyć, bo ja będę chyba w Incoma szedł, wiesz? Ja już mam zrobionego... Czekaj... Ja w sobie mogę... W ten sposób. Ja już mam, słuchaj, zrobione tak, że... Że tak? Mam już pierwszą kopalnię, mam ja już zaraz mogę kopalnię, ten wysyłać, nie szkielety, tylko te pajoneczki. Pajoneczki będziesz wysyłał? O Jezu, a to silverfishe byłem, pamiętam, tam są chyba przerąbane. Łe, silverfishe to jest, panie. O, jakieś TNT-ki tutaj mamy, dobra, czekaj. No tak, bo ja ulepszyłem wieżyczkę. Okej. Okay. Dobra, czekaj, pociukamy. Ale taki całkiem ogarnięty team mamy z tego, co widzę, to mnie cieszy. Znaczy teraz to już, wiesz, powiem ci, takie zapaleńce chyba grają już ten tryb powoli, bo albo grają noby, albo zapaleńce, bo graczy to jest naprawdę tutaj, co pies napłakał? Nie, kot napłakał chyba, nie? Coś napłakało w każdym razie. Coś napłakało, mokra kałuża w przedpokoju, kurde, i weź tutaj, człowieku, zamiataj, nie? Zamiataj deszcz! Co? Tak, bo pada tylko deszcz. Tylko ty jesteś zdolny do takich rzeczy, ale tu kurde, ja się ich boję trochę, bo oni zaczynają naprawdę grać. Chłopie, ale... Że nie zrymuję co do grać, ale powstrzymam się, bo Cyfer powiedział Wewe, bądź grzeczny, to bo dziecki pouciekają i pieniędzy nie będzie. A, ty postawiłeś tutaj wieżyczkę, ja postawiłem tutaj, dobra. No to tutaj postawiam tako. Jak to są już takie te Spider Ridery, nie, to tak po prostu ząbiak idzie sobie obok, lol. Ale dobra, czekaj, bo teraz jakoś kolejne. Szło jakoś customizować te moby, nie? Z tego co wiem teraz. Tak, jak klikasz Summon Troops i klikasz na Skills Menu, to jest na dole ta gwiazdeczka. Tak, i tam teraz można je jakoś... Ale oni sobie z pająkami nie radzą, jest. Naprawdę? Naprawdę? Aż tak? Ja myślałem, że tu jakaś będzie wojna czy co. Słuchaj, ja to co, stary, reaktywujemy ten tryb. Słuchajcie, widzowie, reaktywujmy ten tryb, kurde. Zbieramy tutaj ludzi, tak? Macie, kurde, grać i znowu robimy tutaj ciężkie rundy, nie? Żeby było, kurde, 10 minut chociaż materiału, jak będziemy grać. No to fajnie by było, jakby z 10 minut było, tak. Dobra, wysyłam im... No pajączki im wyślę znowu, no. Muszę pajączki wysyłać, bo ty, ja mam 1200 nic innego coinów. Się nie opłaca teraz. Ja mam 1200 coinów. Dobra, szkielety. I płak, szkielety lecą. Dobra, poszły szkielety. A ja tutaj poubijam. Już szkielety wysyłasz? O panie. No, czarne szkielety. Dobra, jak chcesz, to nie rozwalaj ich, ja sobie tutaj postawię wieżyczkę, która będzie już robiła. Okej. Także już nie ma sensu rozwalać tych szkieletów. Znaczy, nie wiem, czy więcej coinów nie ma, wiesz, jak je ciukamy. Jest tak, znaczy, to będziesz miał, tak specjalnie powiedziałem, żeby dla mnie było więcej, no o, ale przejrzałeś mój plan, a nie chcę! Manipulacja nie powiodła się. Masz za niskie punkty charyzmy, nie? Dobra, cyk. Ciap, dobra, mam 617 tego, czekaj, ciekawe ile za szkielety. Ej, stary, patrz za te szkielety, XD mocne. Te szkielety tak ostro ich ominęły. Nie, no oni nie dadzą sobie rady. No kurde, stary, ale w ogóle... Dlaczego mamy gościa, który... Co? Co robi gościu? Mamy gościa w drużynie, który nie ogarnia kompletnie. No ale wiesz co, tak jak patrzę, to oni mają nawet takich... Czekaj, ilu tam ich jest? 6 gości. Ej, bo oni teraz tak trochę daleko doszli, wiesz?
Aha, ej, bo tu. Ale gdzie? Ej, kto? Bo wiedźmy tu są, ej, i one leczą, fuck. A, no to wiedźmy trzeba uwalić na łeb. Dobra, to ja idę ciukać wiedźmy, tylko jest ich kilka, widzę. Dobra, zarają te, dobra. Gitara. Dobra, i pytanie, czy teraz przejdą tutaj dalej? Przeszły towery, czekaj, to dostawię może tutaj jednego chociaż mieć towera, tak ciulowo, bo na piątkę. Ja już też dorzuciłem, ale nie w tym miejscu, to wywal, to wywal go. To sprzedaję. Tanio kupię, drożej sprzedam, to soku z gumi jagód też się napije, nie? Dokładnie, coś takiego. Dobra, czekaj, muszę mi uciupać tutaj, bo tu jeszcze wiedźma jedna idzie. No powiem ci, że jak uwalisz pająki, to potem już nie ma problemu. O, znajdźka, chyba dla mnie. Bier. Mister Znajdźka Bright, dobrze, gitara. Ja może tak polecę, wiesz co, poszukam, czy u nich gwiazdek jakiś nie ma, czy ten, bo... O, to jest dobry pomysł, no, tam u nich to też trzeba chodzić szukać, bo... Te gwiazdki ja wiem, że oni lubią zostawiać. Dobry interes to jest jednak, czekaj. No ale widzę, że oni są tacy... Ciam ciaram ciam, takie trochę. No ale no co, no, takich przeciwników mamy, no takie, słuchajcie, i coś takiego zostało tylko na tym trybie, no po prostu tylko można... Jezus, prawie się zachłysnąłem kawą w tym momencie. Prawie umarłem na nagraniu! Dobra. Czekaj, Wotę Kick. O, gwiazdka. Send 7 for free, lol, mogę 7 tych wysłać za darmo. Tak, zobacz, o, wysłało ci całkiem fajnie... Co mi wysłało? Całkiem kozackie wysłało ci, proszę ja ciebie, zombiaczki. Uuu, a to dobrze, to szanuję. Ej, faktycznie, takie uzbrojone to nawet. To dice. Ej, bo te moje szkielety jeszcze tam żyją, tak trochę przyps ostry, nie? Tak? No, moje szkielety... Nie, to teraz, w sumie wysłałeś też, tak, dobra. Tak, wysłałem jeszcze jedno takie w razie W. Dobra, ej, u nas nic nie ma, lol. Naprawdę na tym trybie, ej, bo towery ziomek posprzedawał. W końcu. Dobra. To ja trochę pobiję sobie. Ja już postawiłem kilka wieżyczek. Chyba se miecz, nie, miecz ulepszę se miecz w razie W. Bo ja lubię z miecza nawalać tutaj ostatnio, wiesz, zauważyłem. Plus, chyba widzą, lepiej się patrzy, jak się coś jednak robi, nie? Stoi i patrzy z góry, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje, co do tego trybu, tak troszeczkę. W sumie to ja tam i tak walę na łeb wszystkich. Ale bo ile, zobaczysz, ile ty masz gier przegranych, stary? Ile ty masz gier przegranych w to? No dużo, no. No właśnie, ja tutaj mam, nie wiem, znacznie mniej niż na Tower Warsach, nie? Ale tak trochę mi przykro, że te tryby, kurde, poumierały. Tower Defense, a to, kurczę, znaczy, był taki fajny tryb. Nie, głupoty gadasz, chłopie. Znaczy ten czemu, jeszcze czemu jako tako. No my nagrywamy o 12.30, no. 3/4 graczy jest teraz w instytucji zwanej szkoła, no nie można się spodziewać. Znaczy nie, żeby... no to tak, ale mówię, wiesz co, o Tower Warsach akurat, bo na nich tak jest po 70 graczy, z tego co widziałem. A, no to Tower Warsy, no bo to jest kiepskie, powiem szczerze. No bo zepsuli update'ami. Ja wolę o wiele bardziej ten tryb. No tak, na początku było tam fajnie, tylko później te update'y dali, nie? Takie nieogarnięte totalnie. No. Szkielety i zombiaczki, zobaczymy co to zrobi teraz. Ile ich w ogóle Ej, bo ich zamek w ogóle nie oberwał, nie? Bo wiesz, oni w ogóle na końcu dali towery same. Tak. Jezu, ten jak wciąga, smacznego. Stary, normalnie budyń, nie? Taki porządny. Jezu, weź. Wysokobiałkowy. Oje, ta, no samo białko normalnie. Samo białeczko, kurde, sama energia, stary. Jezu, obrzydliwy jesteś, po prostu obrzydliwy. Ale co mam, ale tam nawet nic nie ma, stary, na dobrą sprawę. Kurde, bele, to jest coś takiego... No, dobra, nie, no dobra, nie będę się zapędzał, bo zarabi powiedzą cyberboty, kurde, Ej, bo jakieś gówniaki tutaj napierdzielają całkiem nieźle po niewidzialnemu. No spokojnie, to one już padają i w tym momencie dochodzą do mojej wieżyczki. No to ja muszę pokraść, skoro jak twoja wieżyczka to panie. Nie ma tak za darmo. Ej, ja mam 996, kurde, expa. Niech mi któregoś szkielta zaciukają. Ja mam 966. Niech mi któregoś szkielta zaciukają, bo naprawdę, ej, ja nie mogę, stary, dobić większego inkomu. 1000 inkoma, dawaj. Mam 1000 inkomu. Jej, i mam jest, stary... Dobra. Coiny mam już takie... O! A, żeś gwiazdki mi, kurde. O, i Artillery Tower mi się zwiększyło, Elobenz. Nice. Ja tak popatrzę, bo kurczę, one chyba pojedynczo spadają. W ogóle pamiętam, jak na początku te gwiazdki były już takie, co to leży? Takie, i tam chyba komuś wypadnie. Takie mocne. Nie, to tak nie wypadają. Nie wypada, tak mówisz? Nie wypada tak wypadać, dokładnie. O, kolejna gwiazdka. Ja sobie chyba na Blaze nazbieram teraz. 5 trupów for free, co tam mi wyleciało ciekawego? Zombiaki i 3 TW, to.
Niech palą gumę, ja tutaj rzucam szybko szkieletory zaraz. No, przecież i myk poleciały. I myk poszło. Teraz tylko muszę tego Poisona jeszcze zrobić, żeby Poison trwał forever i będzie gitara. Albo chociaż 30 sekund. Ale stary, u mnie pada deszcz. To jest po prostu niemożliwe. Chciałem się pochwalić. Dobra, cyk, cyk, artylerię sobie ustawię. Co to idzie, te niewidzialne? To są chyba... To są pająki wszystko. Pajajanki, tylko takie ulepszone już, nie? Się dobrze kojarzę. Ty pani, ale mamy ponad 10 minut już, kurde. Picuś, glancuś, delikateczka, coś tam. Żeby nie było nie family friendly. No to gitara. Także jest, kurde, picuś. Dobra. Ja pamiętam, jak Tower Warsy, to musieliśmy nieraz, kurde, jeszcze w post tej, po arenie, kurde, pogadać chwilę, nie? No dokładnie, a tutaj to sobie... Nie, jak coś, to z przodu masz takie lepsze jednostki, które... Dobra, czekaj, bo... Możesz sobie walić na łeb i one dają więcej trochę. Ja mam 2600, wiesz co, ja na expa bardziej czekam, bo chcę Blazy wykupić. Blazy? No, bo chcę... Szkielety są zdecydowanie lepsze. Lepsze? Ale wiesz, co mi o income chodzi w sumie. Ale jak income? Chyba, że faktycznie... No to income. Ej, to se masz? Szkielety poleweluję w takim razie, to jest dobry pomysł. Ale szkielety to ci szybko zrobią grę. Dobra, wysyłam ulepszone szkielety. Ja już mam je na koniach, stary. No i w tym momencie zobacz, że one dojdą do w połowy trasy. Mój szkielety, a najbardziej jadą na koniu tyłem. Dobra, czekaj, bo tutaj idzie tak. Żadnych gwiazdek nie widzę nigdzie. Żadnych gwiazd poza mną. A, kurde. Skromniacha. Dobrze, ach, dobrze. Taki skromny. Powinien mieć jeszcze taki, skromny brać. Bardzo jeszcze dobrze, taki bardzo kubek dobrze. Stary z napisem jestem zajebisty, nie? Wymarzone po prostu. Ale mam tylko przy sobie kufel półlitrowy, 100%, ten kufel 100% faceta. Jesteś 100% facetem? A jak? A czym się przejawia 100% facet? Że grasz w Minecrafta. O, to ja jestem 200%, bo ja gram nawet, nawet, to powiem ci, nawet Albert jest, nie? No kurde. 100% mężczyzną też, bo jeszcze, on też gra. Jeszcze jest alpaką, nie? Nie dość, że mężczyzna, to jeszcze alpaka, stary. 500% mężczyzny w mężczyźnie. Boże. Już bardziej męskiego bytu niż Albert chyba nie. Słuchajcie, ma. Słuchajcie, jeśli ktoś z grupy Huntera, bo moja jest martwa, więc u Huntera jak do memów będzie ktoś robił, niech ktoś na gościa z Old Spice'a wklei głowę Alberta. Że Albert jedzie na koniu? Tak, nie, że wiesz, ma takie napakowane ciało, nie? I ta głowa taka różowa. O Jezus, moja wyobraźnia jest po prostu zabójcza o tej godzinie. To ja bym dał tego Pudzianowskiego jakiegoś z zawodów, minę na przykład, jak trzyma dwa filary. O tak. Boże. Jeszcze w czapce marynarza. Nie wiem, czemu w czapce marynarza, ale jak papaj, kurde. Dobra, cyk. Dobra, wysyłam cokolwiek, żeby coś leciało, bo mam trochę lipkę. No odchorować nie żeby mogę. Żeby ten income tylko 2,5 dorwać i ja już będę zadowolony. Ja już mam szkielety na drugi poziom wylevelowane. No ja bym, jakbym chciał, to bym miał już na który? Na szkieletorkach te już jadą, wiesz? Na trzeci bym już miał. Ej, ale chyba do, kurde, Armagedonu dojdziemy, kurczę, jak tak dalej pójdzie. Nie, no co ty. Ej, oni mają cały zamek. Wylevelowałeś na trzeci, czy ktoś ja inny? Ja na trzeci wylevelowałem te dobra, te gitara. Ty, tylko faktycznie, bo ich zamek jest cały. Wiesz? O, dwa trupy for free. Wyleciały mi zombiaczki, super. No i o, dobrze, o, i nasz też update, update. No nie, zabrał. Co za łajza zabrała. Jak on mógł? Czekaj, co by tu dać ten? Slow Tower jakiś ten by się przydał, nie? Jaki to był? Ice Tower, nie? A gdzie go chcesz dać? Tutaj na rogu bym dał jeszcze, żeby na pewno efekt cały czas działał. O, znajdźka dla mnie. O, kolejna. Mage wow. Tower, zupgradowany, super. No to nice. Mage'a tu nie daję, bo jest na narożniku, za to bym se walnął tutaj może Altyrelię. Tak, zdecydowanie. Dokładnie to. To na pewno to będzie, dobrze. Ej, Jezus Maria. Jezu, nie ta jednostka to. U nich to wszystko do połowy przechodzi, tylko że kurczę, oni tak pod koniec jeszcze towerów dostawili sobie, wiesz? Nie, spokojnie, zobacz, te szkielety to tak jeszcze dalej bym powiedział, że przechodzą. No tak nawet, no ten ostatnie trzy zakręty to jest gitara, a już mam tego, za 2,5. Za 2,5 masz? Co masz za 2,5? Inkoma. A,
Ła, bo ty w to inwestowałeś, ja w ogóle to olałem w tym momencie już. A widzisz, a ja już mam teraz po 50 na sekundę i teraz mogę sobie szkielety dawać i szkielety będą cały czas wysyłane i będzie mi się inkom robił. Dobra, wysłałem jeszcze trochę moich w takim razie. Kurde, i to panie, to picobello. Ty, to wiesz co, to może zrobimy tak, że ja wezmę wiedźmy, kupię. No, a ja wyślę 12 wiedźmów, a ty uzbieraj na szkielety i polecimy. Dobra. Takim teamem. No to odkładam w takim razie pieniądze, jak na wakacje normalnie. Ja już mam uzbierane prawie. Ja jeszcze trochę muszę odłożyć, bo ja przed chwilą wysłałem, wiesz? Dobra. Czekaj, ile będę potrzebował? A ile tam potrzebujesz teraz? Czekaj, 173 razy 12 potrzebuję. Czyli jak będę miał 2000, to chyba mogę wysłać, nie? To muszę odłożyć jeszcze 4 sztuki. No to zaraz będę miał w każdym razie. Zaraz będę miał, ci powiem, jak ten... Jak będę mógł wysłać. Kurczę. O Jezus, co to jest? To jest Leech Tower. On okay. Leci przez całą naszą arenę i rozwala niegodziwców. I wystraszyłem się po prostu w tym momencie. Dobra, czekaj, mam 200. 200, 183. Chyba mogę już wysłać, więc wysyłamy, stary. Gotowy? Dobra, to 3-4. Pyk. Dobra, poszło. O kurde. 12 wiedźmów, 12 tych i teraz w tym momencie mogą nas cmoknąć pompkę, tak mi się wydaje. Panie, patrz to, ale w ogóle nic nie zjeżdża. O tak, to jest piękne. Wyślę jeszcze szkieletów zaraz. O jacie, stary, jak to wygląda po prostu, jak normalnie, jak taki gar z bigochem, nie? Dobra, czy coś jeszcze tutaj leży? Żadnych znajdziek nie ma. Ty kurde, na te znajdźki masz jakiegoś farta, nie? Ty stoisz, to stary znajdźka akurat wypada. Ja chodzę, patrzę, jest to znajdźka akurat przy mnie. O, Quake Tower na czwarty poziom Elobenz. Nie? O, 5 zł na chodniku leży, biorę. No. Ej, dzisiaj miałem taki sen, że byłem w hotelu jakimś i 3,20 znalazłem. Znalazłem złoty 20 przed hotelem, a i 2 złote w złotóweczkach znalazłem w tym, w windzie. Naprawdę nie. Ale ja w ogóle mam coś takiego, że gdzieś idę, patrzę pod ziemię, to ja prawie zawsze znajduję pieniądze. Później się okazuje, że masz jakąś tą dziurawą kieszeń. Tak. Wiesz, wkładasz, wypada, później przechodzisz i ten, jest. Ej, bo oni są. Kiedyś przejechałem rowerem takie zwinięte 20 zł. O ja cię, tym, pokryte piaskiem, ale tak, o, coś mi nie pasuje. I przejeżdżam z powrotem, patrzę, o, siema, to chyba moje. Ja ci powiem, że ostatnio znalazłem 100 zł w moim portfelu i byłem zaskoczony. Nie. Ja rzadko wypłacam, szczerze, jeśli o mnie chodzi, wiecie? O gotówkę taką, ten... Strasznie wygodnicki się zrobiłem na poziomie karty. Ale tu się pochwalę, bo z racji, że zdałem tytuł masażyst, technikiem masażystą jestem, dostałem stówkę w ramach zdobycia tytułu. O, proszę. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że jak wychodziłem z banku, jak starałem się o pierwszą pożyczkę firmową, znaczy tam kredyt, jak jeszcze kawiarnię miałem, to wyszedłem z banku i patrzę, a na ulicy leży 600. Ja 6 razy 100 zł. I ja tak podchodzę do tego i patrzę, że jakiś dzieciak podbiega. O, znajdźka kolejna. Tym razem po ich stronie 98 golda, Elobenz. No i zobaczcie, sobie podchodzą elegancko ziomeczki do zamku. Ej, no widzę, że tam nasze przechodzą. No i o, ty, ja już mogę szkielety prawie na czwartym poziomie. Ej, i co się stało, kurde, w takim z tym? I co się stało? No, stało się to, że jakieś dzieci jeszcze podbiegały, a ja tak szybko myk i się zapytałem je, czy to pana, a ja mówię tak, i dzida, i poszedłem. No, w sumie wiesz co, no, kto ci powie, no? Najlepsi, o, kolejna znajdźka. Najlepsi to są właściciele, jak wiesz co, był taki eksperyment społeczny ostatnio na YouTubie, jak my kochamy eksperymenty społeczne wszyscy, nie? Bo każdy wie, że one są celowo robione. Nie, ale tak, ten dokładnie. Akurat był zrobiony celowo, że gościu podklejał na przykład pod ławkę, o, znajdźka, że, no, nie mogłem, what? Nie mogę, dobra, mogę, że podklejał na przykład pod ławkę 100 zł, nie? I sobie ktoś siedział, on to zrzucał, że leżało pod ławką, podnosił, patrzył, że wiesz, że znalazł, i tak dalej, i nagrywał reakcję ludzi, i był na przykład gdzie tam starszy pan, kurde, do niego z łapami, że wie, że to jego 100 zł, gdzie on go tam okrada, kurde, że to mu wypadło, nie? Po czym mu powiedział, że tam jest kamera, nie? I gościu się wyparł tego, że mówił, że to jego. Także pozdrawiam, ale z czego, wiesz co, wyszło z tego, że młodzież właśnie ma mniejszy problem, bo młodzi w ogóle nie reagowali na to, nie? Jak, kurcze, gościu przy nich podnosił te 100 zł, no tak trudno, darmo się śmiali z tego, nie? A właśnie więcej starszych ludzi, jak widziało, że on podnosi te złotych, to się pruło do niego, że to ich pieniądze są, nie? No bo, sorry, ale no, młodzi tacy taki groszy w portfelu nie noszą po prostu. No każdy wie, słuchaj, w obudowie w iPhone'ie by się nie mieściły, nie? Dokładnie. Tam tylko 500 chodzą, stary. Dobra, o, co? Wie ten, 248.
Co on robi tymi? Ale to jest moja wieżyczka? Tak, to jest moja wieżyczka. Zjechaliśmy im jeden poziom jak na razie. O Jezus, co tutaj się dzieje? Co to za Armagedon tutaj jakiś taki normalnie? Co się stało? A, to ja z tego zarabiam. Dobra. No, moje wieżyczki ubijają wszystkie te. Czekaj, to jest na czwartym poziomie? Tak. Ubijają pająki. Tak, ja teraz mogę sobie wysyłam na czwartym poziomie. A ja muszę sobie w ogóle wiesz co, na lobby podblokowywać część towerów, bo jeszcze patrz, nie ma. Patrz co moje teraz te konwe robią. Idę zobaczyć, kurczę, aż normalnie, kurczę, widzę, no. No nieźle to idzie, jakbyś to z wiedźmami, kurde, wysłał, nie? No ale ty nie potrzebuje, one i tak sobie dojdą na spokojnie. Lol. One już są tutaj. Ja teraz sobie elegancko, wiesz, pająki oni wysyłają, ja pająki wszystkie ubijam. Ale w ogóle tak naprawdę nikt, kurde, w potki nie inwestuje, zauważyłeś? Że nie rzucają tu ani healy, ani slowów, ani fire'ów, kurczę, a zawsze kurczę. Tak, kurczę, zawsze kurczę, nie? A zawsze wcześniej to się robiło tego pełno. Dobra, 4000 inkomu, cyk, szkieleciki, teraz zarabiam expa i ulepszam sobie wszystko. Ej, faktycznie przeszły. No dobra, czyli one podeszły i w tym momencie mówią, siema, jestem Marek, handlarz kosiarek i walą na łeb ten zamek. No kurde, jak nic normalnie. Nie? No czwarty, nie, tutaj cały czas gra jest tak samo zrobiona, że szkielety czwartego poziomu już wystarczą. Co to było? I robią. A oni wypuścili ten swój, ten promień. Mhm. No bo to jest ten Leech Tower, jak on zaczyna w kogoś uderzać, to on się ładuje, a potem uderza we wszystkie jednostki. Aha, idzie taki promień po prostu przez wszystko, co coś tam tak, robi. Tak, tak, dokładnie. Dobra, stracili no już kolejne. Cztery kropki już stracili, także już nice'u. No ale patrz, już oni rozwalili dopiero pierwsze, a już podlatują kolejne. No, a oni mają dopiero konie tego poziomu, kurczę, na zombie tych. Zombie jeźdźców, nie? Dopiero wysyłają nam. Także jest. Zombie jeźdźców? No w sensie, że szkielet na zombie koniu. Dopiero a, czyli na drugim poziomie. No Jezus, to nie, no to tutaj one nie mają szans kompletnie, bo jedną falę rozwalają zaczynę po 500 HP mają, a tutaj już kolejna podchodzi, Elobenz mówi się. Trzecie jeszcze idzie, nie, człowieku. Nie, to jest już wygrane. Chyba, że nagle coś, nie wiem, jakiś event specjalny nagle. Cały czas. Nie, bo tu już zaraz Wither miał wpadać, ale Wither mówi chyba palę wroty, bo będę powiedział, nie ma sensu, sorry, kluczy imprezę do bryki zapomniałem, nie przylecę. Patrz. Ja cię stary, jeszcze nie. Jednego nie rozwalili, a tu już siema. Witamy bardzo serdecznie. Meetup, o, kurde. Chyba kolejni idą. Mini meetup, kurde, patrz. Tu masz normalnie, wiesz, youtubera w środku Blue Castle. I wydaj podpis jest, nie? Podpisz no matkę, podpisz matkę. 5, 4, 2, 3, 10, 2, 1 i 0. Dziękuję. Ja budu! Słuchajcie, mówiłem, że pierwszy będę. Za oglądanie tego odcinka. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Z tej strony był Cyfer, tam był Hunter. Więc do zobaczenia, cześć. Yo.